20:10, zatem czas na popołudniową porcję publicystyki. Zmniejszanie się liczby ludności, czyli depopulacja, to problem, przed którym stoją miasta, ale i całe regiony i państwa. Do takich należy również województwo śląskie. Z tego powodu zarząd województwa przyjął koncepcję polityki przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się społeczeństwa w województwie śląskim. Oczywiście województwo śląskie nie jest jedynym, które przyjęło taki dokument. W każdym bądź razie ta koncepcja, która została przyjęta przez zarząd województwa, poddana właśnie została konsultacjom społecznym, które będą trwały do połowy lipca. Dlatego dziś w temacie do dyskusji, powiedzmy taki wstęp do tej dyskusji o przeciwdziałaniu depopulacji i poszukiwanie odpowiedzi na podstawowe, najważniejsze pytanie, czy depopulacja musi się pogłębiać. To jest dziś temat do dyskusji. I to jest takie pytanie z gruntu takich, jakie dzieci lubią zadawać, prawda? Czyli proste pytanie, na które niestety trudno znaleźć szybko, łatwo i w prosty sposób odpowiedź. A dzisiaj gośćmi państwa i moimi są pan poseł Wojciech Szarama, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry państwu. Oraz pan poseł Wojciech Król, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę państwa, może na początku przydałaby się jednak pewna diagnoza, ale spróbujmy pójść taką drogą, najpierw kraj, potem region, czyli czy sytuacja w Polsce, ona się wpisuje, że tak powiem, w światowy czy europejski trend, czy też może są jakieś nasze swojskie, rodzime powody tej sytuacji, przyczyny tej sytuacji, czy na przykład utrzymywanie niskich płac przez ostatnie ćwierćwiecze nie przyczyniło się właśnie do tego stanu rzeczy, że dzisiaj depopulacja jest zjawiskiem, o którym dyskutujemy coraz częściej? Wydaje się, że jest to problem całej Europy. Niski przyrost naturalny to jest fakt. W niektórych państwach jest może troszkę lepiej. Część państw zaczyna podejmować rzeczywiście jakieś realne kroki, żeby spadek liczby ludności został zatrzymany. Na szczęście Polska do tych państw się również zalicza. Problem został przez rząd Prawa i Sprawiedliwości nie tylko dostrzeżony i zdiagnozowany, ale również podjęto kroki przeciwdziałające temu ubytkowi Polaków, powiedzmy to sobie wprost. Program 500+ jest olbrzymią nadzieją na to, że ten proces zostanie zahamowany i że będzie rodziło się więcej młodych Polaków i że będą oni mogli lepiej żyć, że ich rodziny, które zdecydują się na to, żeby mieć więcej dzieci niż jedno, które w ogóle się będą decydowały na to, żeby mieć dzieci, tą pomoc państwa, całego reszty społeczeństwa odczują. Panie pośle, tu pytanie kieruję do pana posła Wojciecha Króla z Platformy Obywatelskiej. Co pana zdaniem może być tym najważniejszym czynnikiem, który spowodował, że ta depopulacja w Polsce jednak mimo wszystko następowała, czy następuje w tak mocny sposób? Czy z pewnością to, co powiedział pan poseł, no nie odbiegamy jakoś szczególnie od innych krajów europejskich. Zmienił się model życia Europejczyków. Często jest tak, że młodzi ludzie nie decydują się w ogóle na dzieci. Zmienił się też model rodziny, kryzys wartości chrześcijańskich, kryzys rodziny tak naprawdę, bo mamy coraz więcej związków partnerskich, gdzie jednak te decyzje o założeniu rodziny zapadają rzadziej niż w tradycyjnych rodzinach, czyli małżeństwach. I rzeczywiście ten problem jest problemem bardzo szerokim i bardzo złożonym i trudnym do zatrzymania. Bez względu na to, czy ten rząd, czy poprzedni dostrzegał te problemy, bo zarówno rząd Prawa i Sprawiedliwości, no z pewnością chociażby poprzez program 500+ dostrzegł problem niżu demograficznego, niskiego przyrostu
dzietności. Natomiast rząd Platformy Obywatelskiej i PSL również dostrzegał te zjawiska, chociażby poprzez program in vitro, bo w końcu coraz więcej młodych małżeństw ma problemy z bezpłodnością. Tak więc no, problemy są. Tych zjawisk zachodzących jest z pewnością jeszcze więcej do omówienia i niewątpliwie trudno jest taki kryzys demograficzny łatwo rozwiązać. Ale czy można powiedzieć wprost, że sami sobie na to ciężko pracowaliśmy przez lata, kiedy mówiliśmy, że zapraszamy inwestorów do Polski, bo tu jest tania, dobrze wykształcona siła robocza, aż w końcu siła robocza powiedziała dziękujemy, dosyć i po prostu wyjechała. Przecież emigracja, z jaką mamy do czynienia, czy ta migracja, te wyjazdy z Polski młodych ludzi, no to jest olbrzymi ciężar. No to jest oczywiście też pewien problem, natomiast problem, z którym mierzy się cała Europa. No, to są też korzyści, które niewątpliwie mamy z tego, że granice się otwarły. Żyjemy w otwartej Europie, ale dzisiaj każdy ma wybór i może mieszkać w dowolnej części Europy i często w dowolnej części świata. Tak więc młodzi ludzie rzeczywiście bardzo często szukają czegoś nowego, szukają lepszego życia i potrafią opuścić swój rodzinny dom, nie przywiązują się do swoich miejsc tak bardzo jak rodzice czy dziadkowie. Jednak w poszukiwaniu tego lepszego życia wyjeżdżają. No niewątpliwie mamy wiele korzyści z tego, że żyjemy w otwartej Europie, ale musimy również wziąć pod uwagę, że Polacy wyjeżdżają. Z kolei są też obywatele innych krajów, którzy do Polski z kolei przyjeżdżają. Tak więc no, to są korzyści i minusy no, płynące z tej otwartości właśnie. Ale proszę Państwa, jeśli przejdziemy teraz tutaj do próby zdiagnozowania sytuacji w naszym regionie, czy istotnie tylko i wyłącznie restrukturyzacja przemysłu? To był ten główny czynnik, który spowodował, że z naszego województwa no, wyjechało tak wiele osób. Z Łódzkiego na przykład, z obszaru metropolitalnego, nazwijmy to Łódzkiego, wyparowało od 90 roku 137 tysięcy mieszkańców, z naszego, z katowickiego 373 tysiące. Szacuje się, że do 2050 roku wyjedzie ich ponad 621 tysięcy. To są olbrzymie liczby, które powodują, czy sugerują, że ten ubytek ludności w naszym regionie, czy w naszej aglomeracji będzie największy w Polsce, czy właściwie już w tej chwili jest największy w Polsce. Czym sobie zasłużyliśmy na to? No, warunki pracy, płacy, stan środowiska oczywiście mają olbrzymi wpływ. No, jeśli w Wielkiej Brytanii można za tą samą pracę otrzymać wielokrotnie wyższe wynagrodzenie, no to się wyjeżdża. Ten proces został zahamowany w skali Polski i mam nadzieję, że w województwie śląskim będziemy mieli do czynienia z podobną sytuacją. Zamknięcie wielu dużych zakładów pracy w sposób automatyczny spowodowało, że część ludzi wyjechało za pracą do innych części Polski. No, ten raport, on dla mnie jest o tyle smutny, że on zawiera zupełnie takie oczywiste rzeczy. No, opis tej sytuacji w naszym województwie dokonany w tym raporcie nie jest żadną nowością. To są rzeczy powszechnie znane. No i niestety ten plan rozwiązania tych problemów tak samo. To są propozycje również ogólnie znane. Nie ma tam żadnych nowości. Województwo Śląskie, władze województwa śląskiego przez ostatnie, no, można powiedzieć, dekady nie potrafiły wprowadzić niczego sensownego, oczywiście na miarę swoich możliwości, żeby tutaj mieszkańców naszego województwa zatrzymać, żeby rodziny mogły się poczuć lepiej. Ja taką zupełnie sztandarową rzecz podam, na przykład kwestię Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku, teraz Śląskiego, Stadionu Śląskiego. To coś, co jest w centrum naszego
naszego regionu po prostu no, funkcjonuje bardzo marnie. No. Przez całe lata można powiedzieć, że jedyną rzeczą, która tam funkcjonowała coraz lepiej i pasowała do tego, to był skansen. Coś, co mogły rodziny wykorzystać, coś, co mogło przyciągnąć ludzi na Śląsk, nie zostało absolutnie wykorzystane. Ja uważam, że po publikacji tego raportu, który mówi, że jest bardzo źle, że po prostu zarząd województwa powinien się podać do dymisji. Panie pośle, czy pan się zgodzi z tak ostrą oceną tej koncepcji polityki przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym? Znaczy jestem trochę zaskoczony wypowiedzią pana posła, który obwinia zarząd województwa śląskiego po pierwsze za to, że przygotował raport, bo jakie dane są powszechnie znane? Oczywiście no, mamy świadomość tego, że ludzi coraz mniej się rodzi, że społeczeństwo się starzeje, ale dzisiaj możemy opierać się na konkretnych liczbach i warto takie liczby poznać. I ja z uwagą przeczytałem ten raport, bo uważam, że taki raport jest bardzo potrzebny, bo on pokazuje przede wszystkim te tendencje w perspektywie kilkunastu, kilkudziesięcioletnie i ważne jest, żeby poznawać te liczby, bo jeżeli do 2025 roku ma nas ubyć o prawie 20%, to jest ważna informacja, że 20, a nie 15 albo nie 10, tak więc no myślę, że to nie są powszechnie znane fakty, bo mieliśmy chyba wszyscy świadomość tego, że ubywa społeczeństwa, ale nikt tutaj by nie pokusił się o improwizację, żeby strzelać w jakich procentach ludności ubywa. Jeśli chodzi o Wojewódzki Park Wypoczynku w Chorzowie, ja raczej z uwagą patrzę na to, co tam się dzieje i zresztą bardzo często korzystam, bardzo lubię do tego parku wyjeżdżać razem z żoną, spacerujemy i cieszę się, bo bardzo wiele rodzin z dziećmi, ludzie młodzi, starsi, seniorzy korzystają z tego parku i widać, że jest to taki ośrodek, z którego chętnie mieszkańcy naszej aglomeracji przede wszystkim korzystają. Ale park się rozwija, stadion się buduje. No, pan poseł zwrócił uwagę na skansen, który był no, do niedawna zarządzany przez obecnego posła Prawa i Sprawiedliwości. To skansen dobrze się rozwijał. No, to jest takie myślenie, przepraszam bardzo, no, w PiS-ie, tak, że skansen się dobrze rozwijał. No, ja wiem, no, pan powiedział, że skansen dobrze się rozwijał, bo poseł z PiS-u do niedawna tym skansenem zarządzał, więc on dobrze się rozwijał, wszystko się źle rozwija. No, jeżeli się źle rozwija, no to wspólnie pracujmy nad tym, żeby się wszystko dobrze rozwijało, no, panie pośle. Park, z parku ja korzystam i nie widzę, żeby coraz mniej ludzi korzystało z tego naszego wojewódzkiego parku. Dobrze, wręcz mam przekonanie, zamykać, że coraz więcej tak? osób czy z tego parku korzysta i tych akcentów jest więcej. Natomiast ten raport jest bardzo ważny, bo dzięki temu możemy pracować nad rozwiązaniem, złagodzeniem tego kryzysu, który dziś, z tym dzisiaj spotykamy i który w perspektywie może być no, jeszcze bardziej odczuwalny w skutkach. Proszę państwa, bardzo często jest tak, że województwo śląskie wygrywa w różnych rankingach, jeśli chodzi o atrakcyjność inwestowania, czy miejsce, w którym warto lokować inwestycje. My oczywiście, idąc za ciosem, myślimy, że no, nasz region, co jest naturalne chyba, jest najpiękniejszym, jaki tylko może być. Ale problem naszego regionu polega nie tylko na tym, że zjawisko depopulacji jest wszędzie obecne, ale ono jest przede wszystkim obecne właśnie w naszym regionie. To przede wszystkim z naszego regionu ludzie wyjeżdżają, to przede wszystkim opuszczają nasze miasta. Dlaczego? Czy to można w ogóle jakoś zmienić? Czy panu zdaniem da się w ogóle coś zrobić takiego, żeby ten region stał się no, po prostu bardziej atrakcyjny, szczególnie dla młodych, żeby młodzi nie mówili, że to nie jest dobre miejsce do zamieszkania. Ja negatywnie oceniłem władze województwa nie dlatego, że został opracowany raport, tylko dlatego, że przez wiele lat po prostu nic nie robili. No przecież to z tego raportu wynika czarno na białym. Jeśli jest tam napisane, że ludność naszego województwa, dużych miast na naszym województwie systematycznie się zmniejsza, no to przecież oprócz tych jakichś takich czynników ogólnopolskich są również te czynniki lokalne. Bo przecież nie we wszystkich województwach w Polsce tak jest. W czterech jest liczba ludności
się zmniejsza. W innych sytuacja jest troszkę odwrotna, więc te władze województwa są temu współwinne. Natomiast ja bym od tego raportu oczekiwał jakichś takich, no będzie na ten temat dyskusja, no ale po prostu konkretnych rozwiązań. Co zrobimy, żeby zatrzymać mieszkańców na Śląsku? A tutaj są na samym końcu tego raportu po prostu komunały. Ja podałem specjalnie przykład tego parku, miejsca rekreacyjnego, które młodych ludzi może przyciągać. Natomiast są również inne rzeczy, które powinny zostać tutaj nie tylko dostrzeżone, ale powinna być próba rozwiązywania tego. Kwestia na przykład ochrony środowiska, zanieczyszczenia powietrza w województwie śląskim. Przecież ruch zarządu województwa i sejmiku mówiący o ograniczeniu niskiej emisji, on zapadł parę miesięcy temu, ale on został wymuszony przez okoliczności. Dlaczego tego nie zrobiono 5, 6, 8 lat temu, 10 lat temu? Dlaczego wzorem nie wsparto te miasta, które prowadziły taką bardzo świadomą politykę ograniczenia niskiej emisji i zamiany pieców na bardziej ekologiczne albo nawet na ogrzewanie gazone? To wszystko można było robić. No, ten raport to jest po prostu potwierdzenie tego, że jest bardzo źle, a rozwiązania, które się tutaj proponuje, są po prostu miałkie i mało konkretne. Proszę Państwa, do rozwiązań, do tych propozycji, które są zawarte w tej koncepcji polityki przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się społeczeństwa, wrócimy za kilka minut, a za chwilę redaktor Wojciech Pacula powie nam wszystkim, co słychać na drogach.